Chrystus zmartwychwstały pozostał ze swoimi uczniami i uczennicami. Chrystus zmartwychwstały pozostał w kościele, tak jak obiecał nam w Ewangelii Świętego Mateusza, że będzie z nami do skończenia świata. W jaki sposób Chrystus obecny jest pośród nas aż do skończenia świata, o tym mówią nam dzisiejsze czytania. Zobaczmy, może. Zacznijmy od tego czytania środkowego, które mówi o tym, co będzie się działo na końcu czasów. Jest to fragment z Apokalipsy. Natomiast Apokalipsa, czyli to objawienie dane Janowi Apostołowi, nie mówi nam tylko o tym, co wydarzy się w ostatnim momencie historii świata, ale czasy ostateczne to są czasy, które się dzieją teraz, od przyjścia syna Bożego na świat od jego zmartwychwstania aż po kres czasów czyli wszyscy żyjemy w czasach ostatecznych i to co jest powiedziane w apokalipsie jakoś dotyczy nas wszystkich z jednej strony rzeczywiście to mówi o ostatnim dniu świata przed przyjściem Chrystusa w chwale ale cały czas jesteśmy w tym ostatnim dniu oczekiwania na przyjście Chrystusa w chwale I zobaczmy co się dzieje w tym ostatnim dniu Miasto święte Jeruzalem nowe wstępuje z nieba od Boga. Jest przystrojone jak oblubienica, zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiąc o tronu. Oto przybytek Boga z ludźmi. Gdzie jest ten przybytek Boga z ludźmi? Gdzie jest to miasto święte Jeruzalem nowe stępujące od Boga, przystrojone, piękne jak oblubienica? Jest to oczywiście Kościół, który zbiera się, na celebracji liturgicznej. Liturgia to jest właśnie miasto święte. To jest wesele oblubienicy, która wychodzi na spotkanie z martwystałego Chrystusa. Za każdym razem, kiedy Kościół celebruje Eucharystię, niezależnie czy jest to piękna Eucharystia w katedrze, czy u nas Dominikanów, czy jest to prosta Eucharystia spraworana w bunkrze przeciwlotniczym, czy w podziemiach metra w czasie wojny, zawsze. Jest to wstępowanie od Boga do nas, miasta świętego Jeruzalem Nowego. To jest to miejsce przebywania Chrystusa zmartwychwstałego pośród swojego ludu. I zobaczmy w pierwszym czytaniu. Dzieje apostolskie opowiadają nam o misji ewangelizacyjnej Pawła i Barnaby. I oni szli i ewangelizowali. Głosili Chrystusa zmartwychwstałego jako świadkowie, ci, którzy świadczą o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Natomiast zobaczmy, że nie tylko to dzieje się w tych wspólnotach. Tam nie tylko jest wspominanie tego, co wydarzyło się za życia Jezusa Chrystusa, ale apostołowie ustanawiają starszych. Po co? Po to, aby celebrowali Eucharystię, aby przewodniczyli gminie, wspólnocie w celebrowaniu Eucharystii, czyli w takim wspominaniu Jezusa Chrystusa, które uobecnia Chrystusa Zmartwychwstałego podczas liturgii. Po to są starsi dani w Kościele, po to są prezbiterzy, aby uobecniać Chrystusa zmartwychwstałego we wspólnocie, w działaniu liturgicznym, w celebracji liturgicznej. Bez tego zostałoby nam tylko głoszenie słowa, które jest ważne, które prowadzi bardzo często do nawrócenia serc, ale te serca nawrócone potrzebują obecności Chrystusa. I Chrystus zapragnął, aby ta obecność. Dokonywała się w kościele poprzez wspominanie liturgiczne. Liturgia jest również wspominaniem, anamnezą, czyli wspominaniem tego, co wydarzyło się w noc paschalną, jak Chrystus wziął chleb, połamał, dawał swoim uczniom. I to wspominanie, mocą ducha świętego, dokonuje właśnie uobecnienia Chrystusa zmartwychwstałego pod postaciami chleba i wina we wspólnocie. I jest to doświadczenie obecności chwały samego Boga. I o tym mówi nam dzisiaj Ewangelia. Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą. Kiedy teraz? Podczas sprawowania ostatniej wieczerzy. Syn Człowieczy został otoczony chwałą. I to ujawnienie się chwały Bożej, Chwały Chrystusa, chwały Syna Człowieczego dokonuje się zawsze podczas sprawowania Eucharystii. Jednym z największych darów, który Chrystus nam zostawił, jest liturgia Eucharystyczna. Liturgia Eucharystyczna, która uobecnia samego Chrystusa, Jego chwałę pośród Kościoła i która jest dla nas umocnieniem. Jest takim wspominaniem tych wielkich rzeczy, które dokonały się w historii zbawienia, takim wspominaniem, które uobecnia naszego Pana. To jest troszeczkę tak, jak mężowie czy też żony są rozłączeni właśnie z tymi, których kochają. Teraz wielu uchodźców jest w Polsce, w większości są to mamy z dziećmi. Ich mężowie walczą na Ukrainie, i zapewne każda z nich ma zdjęcie swojego ukochanego. Od czasu do czasu wyciąga i patrzy, i od razu jest na sercu lepiej. I tym jest właśnie liturgia. Tylko, że liturgia to nie jest tylko paczenie na pewien obraz. Liturgia ma w sobie taką moc, że kiedy wpatrujemy się w Chrystusa, kiedy wspominamy Go w działaniu liturgicznym, to sam Chrystus staje się obecny przy nas, w naszym życiu, wtedy kiedy celebrujemy liturgię. Jest to wielki dar zmartwychwstałego Pana dla Kościoła po to, aby nas umocnić na tej drodze do świętości.